co znajdziemy tutaj na dole? Najważniejszą rzeczą jest sterowanie i rozdzielnia elektryczna. W środku znajdziemy ładowarkę, która ładuje przez te kable, tutaj ładuje obydwa banki, czyli akumulator rozruchowy i akumulator użytkownika. Wszystkie przełączniki oprócz bilicz pomp, która nie ma pływaka, dlatego że lubię mieć kontrolę nad pompą zenzową, żeby wiedzieć, czy coś się ewentualnie z łódką nie dzieje. Pompa zenzowa jest wyłączona po to, żeby nie pracowała na sucho. Jest tak cichutko, że jej nie słychać, dlatego jest wyłączona. Pierwszy przełącznik to są lampy nawigacyjne. Nie używamy ich, bo nie pływamy w nocy, ale włączenie tego przycisku spowoduje nam wyświetlenie wskaźnika paliwa, ile mamy. Po wyłączeniu wskaźnik nie działa, więc tutaj podgląd na tym oprócz lamp nawigacyjnych mamy podgląd, ile mamy paliwa, czyli diesla. Tutaj mamy podgląd po naciśnięciu, ile mamy wody w tankach. Tutaj mamy ogrzewanie. Ogrzewanie uruchamiamy tymi trzema falkami w ten sposób. Tutaj ustawiamy sobie komfort grzania. Tutaj mamy minimum, tutaj mamy maksimum. Nie wolno zabawić się tym, włączać, wyłączać, włączać, wyłączać. Natomiast używa się to w ten sposób. Używa się to w ten sposób. Włączamy przed pójściem spać z pół godzinki. Wietrzymy łódkę. Zamykamy się i po kilku minutach w łódce będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo ciepło, a zdarza się to, używanie tego piecyka zdarzyć się może tylko i wyłącznie na wiosnę, bo na jesień mamy ciepłą wodę, więc nie ma problemu, nawet przy zimnych nocach i tak nas grzeje woda w jeziorze. Natomiast na wiosnę, tak jak mówiłem, odpalamy sobie po pół godzinie, po kilku, 15 minutach nawet mamy bardzo ciepłą wódkę, łódka wywietrzona, zamykamy wszystkie skylighty i wyłączamy tym kółeczkiem. Piec będzie jeszcze pracował przez kilka minut po to, żeby chronić sam siebie. Musi się wywentylować, tą temperaturę, którą nagromadził, musi się jej pozbyć, po to, żeby się nie uszkodzić. Więc dlatego będziemy mieli ten napływ powietrza jeszcze przez kilka minut, idziemy spać. Rano, jeżeli będzie dyskomfort termiczny, pierwsza osoba, która wstanie, pyknie sobie, czyli naciśnie sobie ten switch z tymi trzema falkami i po kilku minutkach będzie ciepło, zwłaszcza jak są dzieciaczki małe na jachcie, to będzie przydatne. Ten guziczek służy do oświetlenia pod dachem, to jest takie w tej chwili już zero efektu, bo mamy jasno, ale bardzo ładne, bursztynowe, softowe oświetlenie do biesiadowania w kokpicie. I tu przy okazji podpowiadam, żeby biesiadować raczej w kokpicie, wyciągając ten stół, który jest w tej chwili w połowie złożony. Przy okazji pokażę. Stół po prostu wyciągnąć na zewnątrz i na zewnątrz można biesiadować. Raz, że mamy chłodno na zewnątrz, chłodniej na pewno niż wewnątrz, a drugie, śmietki, okruszki i tak dalej, nie mamy problemu ze sprzątaniem środka. Na zewnątrz można miotełką czy mopem ogarnąć, a w środku mamy czysto, więc polecam serdecznie biesiadowanie na zewnątrz. Co tu mamy jeszcze? Gniazdko USB do ładowania najróżniejszych historii, przede wszystkim telefonów. I tradycyjne gniazdko samochodowe na 12 V tutaj. Gniazdko 220 znajduje się tutaj koło szafeczki na ściance koi. Jak jesteśmy przy elektryce, to mamy tutaj możliwość ładowania akumulatorów w dwójnasób. Pierwsze na pracy silnika, na silniku po prostu jest alternator, który nam tłucze do tych baterii 60 A i nawet jeżeli stoimy gdzieś bez zasilania, godzinka pracy takiego alternatora podniesie nam akumulator użytkownika w sposób prawidłowo, będzie prawidłowe napięcie. I akumulator oczywiście startowy. Podczas pracy silnika są ładowane obydwa.
podczas ładowania z lądu, tą ładowarką są ładowane obydwa. Jeżeli nie mamy źródła ładowania, te akumulatory są odseparowane od siebie diodą separacyjną. Nie ma takiej możliwości, żeby wyczerpać akumulator bytowy, ten hotelowy, różnie to się nazywa, różnie ludzie nazywają, żeby wyczerpać akumulator startowy. Akumulator startowy zawsze jest na stand-by'u. Trzy rzeczy energożerne na jachcie. Winda kotwiczna, o której już mówiłem, tylko i wyłącznie podczas pracy silnika ją używamy, to nawet i logiczne. Thruster, czyli ster strumieniowy, też podczas pracy silnika. No i pozostaje nam jeszcze kibelek elektryczny. Postaram się tam wejść, może będzie... Może najpierw pokażę, jak to wygląda. Mamy umywaleczkę z baterią. A teraz podejdę, wejdę do środka i pokażę, jak użyć kibelek. Przypominam przy okazji, każdy kibelek Kingston jachtowy do kibelka jachtowego trafia tylko to, co trafiło tutaj. Żadnych papierów, żadnych damskich akcesoriów, po prostu nic. Jeżeli jest taka potrzeba, należy przygotować sobie woreczek do woreczka wyrzucać papier i wszystko, co tam potrzebujemy. Żeby go użyć, naciskamy guziczek. Przynajmniej tak długo, jak widzieliście, macerator, czyli pompa i od razu rozdrabniacz, rozdrobniło i wyrzuciło wszystkie ekstrementy, nabrało wody, żeby wypłukać i znowuż wyrzuciło. Ja to nazywam cyklem i taki jeden cykl powinien się odbyć po to, żeby pozbyć się nie tylko z muszli ekstrementów, ale i też z przewodów. Dlatego, że przy rozkołysie te ekstrementa mogą nam się cofnąć i mamy wtedy na jachcie po prostu smród. Dobrze, idziemy dalej. Kuchenka. Obsługa kuchenki. Włączę światełko, może będzie lepiej to widać. Większy kontrast do światła. Żeby ją użyć, oczywiście trzeba otworzyć szybę, ustawić sobie płomyczek, nacisnąć i skrowlikiem zapalić, ręką pomachać, żeby ten ogień był dookoła. Troszkę przytrzymuję po to, żeby tak zwany stróż przytrzymał płomień. Pracuje. To samo z drugim palnikiem. Sekundkę ten wyłączę, żeby się tu nie oparzyć. O. I puszczam. Pracuje, tak? Wyłączamy na kropeczkę. Tak jak jest narysowane. Przy płomieniu nie wolno zamknąć tej szyby, bo po prostu ona pęknie. Lodówka. Tak ją otwieramy. Na jachcie mamy kabinę dziobową, zamykaną oczywiście. Pełnowymiarowa koja. Tutaj są dwie koje dwuosobowe. Za chwilę pokażę, jak je rozłożyć. No i tam koja rufowa, raczej dedykowana dla młodzieży, dla dzieci. Jak rozłożyć tą koję? Ano w prozaiczny sposób i przy okazji dowiemy się, gdzie są kamizelki. Należy tą deskę leciutko unieść do góry, wysunąć. Tutaj w bakistach znajdują się kamizelki. Tą deseczkę sobie zamykamy i uzupełniamy tym materacykiem. Z drugiej strony można zrobić to samo. Mamy dwie naprawdę solidne koje dwuosobowe. I składamy w ten sposób. W szafeczkach znajdziemy pewnie tutaj akurat szklaneczki, talerzyki. Tu znajdziemy sztućce i garnuszki, czajniki. Wszystko to, co nam jest potrzebne do przygotowania posiłku. Włączamy sobie sprzęcik. Za chwilę to nam się wszystko tutaj pokaże. Mamy obraz, ale nie mamy dźwięku, dlatego że mamy do czynienia z dekoderem i tak naprawdę nie z telewizorem, tylko z monitorem. Żeby mieć dźwięk, to musimy zapalić radyjko.
poszukać tutaj tym przyciskiem Mode, poszukać Line In, czyli linia zewnętrzna, linia do środka, jakby to tak przetłumaczyć, i tego jacka, mikro jacka wdusić tutaj. I mamy fonię do telewizora. Do używania radia oczywiście wyciągamy sobie tego jacka, szukamy stacji i mamy radyjko. Mam nadzieję, że jak przyjedziecie, a serdecznie zapraszam, że już takich problemów nie będzie, jak w tej chwili w telewizji te newsy, czego sobie i Wam życzę. Łódka, widać kabelek i wtyczka z gniazdkiem. Mamy tutaj drugi koniec oczywiście na słupku. Ważna uwaga, żeby wypinać ze słupka, tutaj raczej nie. Kabelek. Tutaj będzie się znajdować tak zwany adapter. Chodzi o to, że w niektórych portach nie ma standardowych takich wejść, tylko mamy gniazdka takie jak w domu. Dlatego to służy po to, żeby przedłużyć, ale i też zamienić wtyczkę tego typu na wtyczkę tego typu. To znajduje się tutaj. Jeszcze bardzo ważna rzecz, szczególnie zwracać uwagę należy na dzieci. Tutaj jest silnik. Pilnować dzieciaczki, żeby przypadkiem podczas pracy silnika, ale w ogóle nawet nie podczas pracy, żeby tam nie zaglądały. Tam kręcą się najróżniejsze historie, nieszczęście gotowe. To tak jakby dzieciak włożył głowę pod maskę samochodu. Więc uczulam, żeby tutaj, broń Boże, dzieciaki nie zaglądały. No ok, i to by było chyba wszystko. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na moje łódeczki. Zapraszam do lektury, do obejrzenia tego filmu po to, żeby przyjechać na czarter, ale i też świadomym, ale i po to, żeby zabrać ze sobą ten film i ewentualnie czegoś, czego zapomnieliśmy, przypomnieć sobie dzięki temu filmikowi. Dzięki serdeczne.